Już znalazł dom psiak, którego ludzie oddali już na dworcu centralnym. Którzy uciekli z Charkowa z bombardowania, opowiadali nam ze łzami w oczach. Witamy na kanale Brit Polska. Ja nazywam się Marta, mamy dzisiaj gościa specjalnego, ponieważ mamy dla Was taki odcinek, który będzie związany z tą sytuacją, którą mamy obecnie, czyli z wojną, która toczy się w tej chwili na Ukrainie u naszych sąsiadów. Oczywiście mnóstwo Polaków pomaga uchodźcom, ale pomaga również ich czworonożnym przyjaciołom. Starają się jak najwięcej psów przygarnąć, pomóc w jakikolwiek sposób, w jaki mogą. I właśnie w dniu dzisiejszym tak, mamy naszego specjalnego gościa. Chciałabym serdecznie powitać panią Magdę Kordas, prezes Fundacji Mikropsy, która w dniu dzisiejszym opowie nam nieco więcej na temat właśnie tej sytuacji, jak możemy pomagać mądrze. To jest bardzo ważne. Wiele z osób, które oglądają nasz kanał, z pewnością też chciałoby w jakiś sposób przyczynić się właśnie do pomocy. Może zacznijmy od tego, w jaki sposób, na jakich prawach zwierzęta mogą właśnie wjechać do naszego kraju z terenu Ukrainy. W związku z wybuchem wojny zostały wprowadzone procedury tak zwane uproszczone, czyli obowiązuje tylko i wyłącznie szczepienie na wściekliznę i chip. Natomiast ponieważ człowiek, który w obliczu zagrożenia, w obliczu katastrofy, która ich spotkała, nie jest w stanie myśleć o tym, żeby wziąć książeczkę, tak, czy lecieć natychmiast do weterynarza i wykonywać te czynności, po prostu bierze zwierzaka pod pachę i leci na granicę. I na granicach są weterynarze, którzy na miejscu szczepią i chipują właśnie zwierzęta właścicielskie. Odnośnie zwierząt bezdomnych, tak zwanych kundli, procedura jest nieco bardziej skomplikowana, dlatego że zwierzęta bezdomne muszą dodatkowo mieć szereg innych procedur spełnionych, które są absolutnie awykonalne w obliczu wojny. Potem trzeba poczekać, aż odrobaczenie trzeba podać w odpowiednim czasie, zrobić testy, miareczkowanie na przeciwciała. W związku z powyższym jest to niemożliwe. Dlatego dowiedzieliśmy się ostatnio, że wszystkie psy, które żeśmy uratowali z Ukrainy, wszystkie organizacje przebywają na terenie Polski nielegalnie. Czyli to jest o wiele bardziej skomplikowane, niż wielu osobom może się wydawać, bo my też często wiadomo, w wiadomościach widzimy te wielkie busy, które wjeżdżają, po prostu opakowane po brzegi psiakami, więc to też nie jest wszystko takie łatwe i nie jest to takie proste, żeby to wszystko zorganizować. Nie jest to proste. Co ja zauważyłam? Ewidentną dyskryminację kundelków. Tu procedury wszystkie i przepisy powstają dla zwierząt właścicielskich, w większości, a nawet mogę śmiało powiedzieć 90% psów rasowych. Natomiast kundelki jak zwykle mają pod górę i my, ludzie zajmujący się bezdomnością również. Rozumiem, a jakby jeśli chodzi o fundację, bo wiemy, że jest ogólny zryw, oczywiście osób prywatnych, gabinetów prywatnych, weterynaryjnych i oczywiście fundacji, stowarzyszeń. Wiem, że jesteś prezesem Fundacji Mikropsy. Czy mogłabyś troszeczkę więcej powiedzieć nam o tym, jak działa ta fundacja i w jaki sposób Wy pomagacie? Jak to wygląda u Was? Nasza fundacja mieści się na terenie Warszawy i opiekujemy się zwierzętami bezdomnymi, czyli tymi skrzywdzonymi, skatowanymi, które wyrzuciła nie inna fundacja, tylko wyrzucił niestety i skrzywdził człowiek prywatny. Kowalski, statystyczny. Takie oto psiaki, te mikropsiaki, czyli tam powiedzmy do 6-8 kilo, aczkolwiek zdarzają się wyjątki. No, tutaj to duży wyjątek. Para kaloszy. Tak. Psy te przyjeżdżają do nas pod opiekę fundacji i przebywają w naszych prywatnych mieszkaniach, bo my nie mamy ani schroniska, ani przytuliska, tylko tworzymy siatkę tak zwanych domów tymczasowych, gdzie dosłownie stawiamy je na cztery łapy, zarówno pod względem fizycznym, jak i pod względem psychicznym, bo dużo z tych psów niestety boi się człowieka, nie ma zaufania, wręcz sika pod siebie, jeżeli wyciąga się w jego kierunku rękę, albo jest bardzo mocno poturbowanych zdrowotnie. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w Warszawie. Oko leczymy u okulisty, serce leczymy u kardiologa. Nie leczymy wszystkiego u jednego weterynarza. W związku z powyższym ten proces leczenia jest zawsze bardzo dokładny, diagnozy są dobrze stawiane, no ale też oczywiście to kosztuje. Jeżeli pies jest doprowadzony do stanu fizycznego, w porządku i psychicznego, co rozumiemy przez stan psychiczny. Przede wszystkim większość z tych psów mamy z małych miejscowości bądź wsi.
I nagle taki pies wjeżdża w miasto i on nie umie chodzić na smyczy, zostawać sam w domu, zachowywać czystości. My to wszystko robimy, no i właśnie to zaufanie odzyskujemy do człowieka, więc my to robimy, czyli przygotowujemy psa do adopcji. W momencie, kiedy pies jest gotowy, określamy warunki adopcji, czyli pod każdego psa mamy inne warunki adopcji, bo na przykład mamy psiaka, który bardzo dobrze czuje się przede wszystkim w stadzie innych psów, czyli musi mieć psiego przyjaciela. W związku z powyższym nie wyadoptujemy go do domu, gdzie nie ma tego drugiego psa. Mamy psy, które absolutnie nie akceptują dzieci, boją się, no bo nie oszukujmy się, dziecko ma niekontrolowane ruchy, sama wiem, bo mam dwójkę dzieci, wydaje wysokie tony, w związku z powyższym nie możemy umieścić tego naszego psiaka poturbowanego przez życie w domu, gdzie są małe dzieci. I te warunki opisujemy szczegółowo na stronie internetowej i brzydko to nazwę, ogłaszamy taki casting na tego psa, tak? Czyli zgłaszają się do nas rodziny różne. My zawsze przepraszamy i mówimy, słuchajcie, pies jest jeden, a was jest na przykład 9 osób i jedna tylko wygra ten casting. W związku z powyższym wybieramy dom, który najbardziej pasuje do naszego podopiecznego, jak i odwrotnie, tak? Aby wilk był syty i owca cała. A powiedz mi, to tak wyglądają ogólnie procesy adopcji? Czy jakieś zwierzaki już z właśnie Ukrainy przyjechały do was? Czy jakieś są już jakby pod takim przygotowaniem do adopcji? Czy to, jak to wygląda? Czy jakieś zwierzaki po prostu przez waszą fundację już przepłynęły z tego kraju? Tak, przyjechał, już znalazł dom psiak, którego ludzie oddali już na dworcu centralnym. Którzy uciekli z Charkowa z bombardowania, opowiadali nam ze łzami w oczach, jak to wszystko wyglądało, jak przeczekiwali ten moment najgorszy w metrze z tymi psami. Wszyscy tam siedzieli. Przyjechali do Polski. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale wiem, że byli potwornie zmęczeni, nieszczęśliwi praktycznie i potwornie smutni. I ze względu na sytuację życiową, która ich dotknęła, musieli oddać psa. Oczywiście można im zarzucić, dlaczego przecież w Polsce już jest bezpieczny. Tylko, że drodzy Państwo, w to, że jest pies bezpieczny z ludźmi w Polsce, to wiemy my Polacy. Ci ludzie są w obcym kraju, oni nie mają nic, oni stracili dorobek swojego życia i oni nie wiedzą, co ich spotka jutro. W związku z powyższym nie wolno oceniać decyzji ludzi, którzy są w takim stanie przede wszystkim psychicznym. My żeśmy zaproponowały z naszej strony, że zajmiemy się tymczasowo, żeby go odebrać za jakiś czas, że pokryjemy koszty leczenia, to był starszy pies. Natomiast oni mu chcieli ratować życie, oddając go do naszej fundacji. Ja chylę czoła przed nimi, no bo przecież mogli go zostawić w tym Charkowie, tak? Mogli go zamknąć w mieszkaniu, które za chwilę zostałoby zburzone, a nie tachać tyle kilometrów tutaj do Polski. W każdym razie, abstrahując już od tego, Jerry był psem bardzo fajnym, ogarniętym. Wylądował w klinice weterynaryjnej na komplecie wszystkich badań. Zdiagnozowaliśmy go i z pełną diagnozą wystawiliśmy, że tak powiem, do adopcji. No i zgłosiła się fantastyczna osoba, którą mieliśmy okazję parę tygodni temu poznać mamy taką akcję teraz Recycling Dogs, aktorka Monika Dryl, która okazało się, że jest fantastyczną osobą, jeżeli chodzi o psy, no i było Big Love, tak, i w ogóle Jerry. Oczywiście spełniła wszystkie warunki adopcji, przeszła ankiety, zgodnie z procesem naszym adopcji, brała udział we wszystkim, no i mamy to. I jest w porządku. Tak, czyli jakby tak. Jerry'ego światełko się pokazało i po prostu tak. Uda mu się lepiej żyć. A mówimy też cały czas pod względem adopcji. Dużo osób wiem, że chce pomóc. Te działania czasami są może troszeczkę nieprzemyślane, nieskoordynowane. Na pewno są podyktowane tym, że chcą wszyscy dobrze i jak najbardziej swoje serce okazać takim zwierzakom. Co mogłabyś powiedzieć osobom, które na przykład właśnie nas oglądają i chciałyby się dowiedzieć, jaka pomoc, gdzie powinny się zwrócić, do kogo, czy powinni coś kupować na własną rękę, gdzieś gromadzić, jak to powinno wyglądać? Przede wszystkim ja zawsze powtarzam, że emocje są złym doradcą. My mamy ogromny problem z bezdomnością w naszym kraju, niestety. I to nie wychodzi od nas, organizacji. My staramy się temu zapobiec wszystkiemu, ale statystyczny Kowalski bierze psa pod wpływem emocji, po czym nagle okazuje się po miesiącu, dwóch miesiącach, a nawet roku, że ten pies wcale nie jest taki, jak był na zdjęciu. On nie stoi, nie siedzi tak nieruchomo, tylko zeżarł mi pół chałupy, zasikał wszystkie dywany, ucieka, nie słucha się, rzuca na inne psy, no to trzeba go oddać. Proszę Państwa, ja apeluję do Państwa, nie adoptujcie psów z Ukrainy,
ja rozumiem wasze emocje i waszą potrzebę pomocy. Natomiast dajcie nam, wszystkim organizacjom, przygotować te psy do adopcji, poznać je i dobrać charakterologicznie ludzi do psa i psa do ludzi, żeby później nie było żadnych takich właśnie nieprzyjemnych rzeczy, że przed wakacjami będziemy mieli masę psów wyrzuconych, prawda, w drodze na wakacje gdzieś, bo się znudzi, bo emocje opadną. Tacy jesteśmy i mówię to ja, która 12 lat wyadoptowuje psy i widzę, co się dzieje w naszym kraju, który no, niewiele odbiega tak naprawdę od Ukrainy. My, przywożąc te psy tutaj do Polski, nie chcemy powiększać bezdomności. Jeżeli Państwo chcecie pomóc, to adoptujcie psa, który jest już sprawdzony, zwalniając miejsce dla psa z Ukrainy. Czyli wiele schronisk i fundacji ma już psy gotowe do adopcji, gdzie jest opisane, co ten pies lubi, czego nie lubi. Dobierajcie psy nie pod względem wyglądu, tylko pod względem charakteru, do całej rodziny i do Was wszystkich, bo wtedy adopcja jest udana. A jeżeli ktoś na przykład nie jest w stanie sobie pozwolić na to, żeby przyjąć psiaka pod swój dach, a bardzo chce pomóc, albo na przykład ma już zwierzęta u siebie, które no nie do końca tolerują inne, albo po prostu, no wiadomo, ma swoje sprawy, które powodują, że niestety nie może zająć się zwierzakiem, czy w jakiś inny sposób może również pomóc? Czy to kwestia pieniężnych przelewów, czy coś jeszcze może zrobić w tym aspekcie? Można zorganizować zbiórkę darów rzeczowych. Mhm. Tak popatrzcie na swojego psa i pomyślcie, czego on potrzebuje. Potrzebuje jedzenia przede wszystkim, tak? Zorganizujcie zbiórkę karmy. Odrobaczamy go raz na jakiś czas. Zorganizujcie zbiórki tabletek na odrobaczenie. Pozbywamy się pcheł czy kleszczy. Zorganizujcie zbiórki środków na kleszcze. Czyli wśród nawet swoich znajomych czy psiarzy osiedlowych zorganizujcie zbiórkę darów rzeczowych. Jeżeli nie możecie zrobić zbiórki darów rzeczowych, wesprzyjcie finansowo takie zbiórki, gdzie my hurtowo kupujemy właśnie wszystkie te rzeczy, o których mówię, dla Ukrainy, bądź wywozimy te, które już zostały zebrane. Klatki kennelowe, transportery, tak? Na dworcach na przykład jest niedobór, nie karmy. Karma jest, transportery i małe szelki i małe smycze, dlatego że ci ludzie, pamiętajcie, bardzo często mają tego psa pod pachą i oni nie mieli czasu wziąć nic. I ten pies, no jak w tym, jak bardzo często Warszawa jest takim miejscem postojowym, ci ludzie jadą dalej. Mhm. I takiego psa naprawdę, którego mamy pod pachą od kilkunastu godzin, dobrze jest wsadzić do tego transportera, żeby on już tą całą podróż przebył, no powiedzmy, może te łapki rozłożyć, tak? A człowiek może iść do toalety i umyć ręce, bo cały czas przecież są z tymi psami, czy nawet szelki, czy nawet smycze. Także my mamy inne zapotrzebowania, bo my dary dowozimy bezpośrednio do Ukrainy, natomiast dworce tutaj polskie, nasze i miejsca, gdzie te zwierzęta razem z ludźmi przebywają, mają właśnie też inne zapotrzebowania. Właśnie bardzo się cieszę, że powiedziałaś o takich nieoczywistych rzeczach, bo bardzo często ludzie właśnie jak myślą o psach, to raczej karma, zabawki, tego typu rzeczy, ale właśnie tabletki na odrobaczenie, czy tabletki, czy tak, na przykład jakieś środki przeciwko kleszczom zabezpieczające, to jest bardzo ważne. Czy jeszcze jakieś może mniej oczywiste rzeczy, które mogłyby się przydać, warto na coś jeszcze innego zwrócić uwagę? Wiecie co, ja mam kontakt z dziewczynami z Ukrainy. Mąż jednej z nich jest żołnierzem, ona prowadzi przytulisko i ma dwójkę dzieci. I tak miło jest, jak napiszę się jej coś miłego, jakąś kartkę wyślę, czy ostatnio właśnie dzieci mojej znajomej narysowały tym dzieciakom ukraińskim laurkę, tak, że jesteście naszymi bohaterami, że zostaliście tam w tym miejscu. Więc fajnie jest nawet wesprzeć ich, czy słownie, czy napisać list, cokolwiek. To jest naprawdę w dzisiejszych czasach okazać bardzo potrzebne. Dokładnie. Takie, prawda, że dokładnie. Jesteśmy w tym razem, że po prostu pomożemy. Tak. Tak. Magdo, ja Ci bardzo dziękuję, że mogłaś nas dzisiaj odwiedzić i opowiedzieć nam o takich cała najważniejszych rzeczach. Stronie. Mamy nadzieję, że skorzystaliście na tym odcinku i że wiecie już, jak, w jaki sposób możecie Wy pomóc. My zachęcamy Was jak najbardziej do tego, żebyście obserwowali nasz kanał, ponieważ z pewnością pojawią się różne materiały, też dedykowane osobom, u których dopiero pojawi się pies i nie do końca wiedzą, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Także czekajcie na nasze porady również. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Ja w tym miejscu chciałam Wam bardzo podziękować za przekazanie karmy, która w przyszłym tygodniu pojedzie na Ukrainę, także oby więcej takich jak Wy. Więcej, a my życzymy smacznego. Dziękuję. Dziękujemy. W imieniu psów.